Witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Mogę się nazwać niewiernym YouTuberem, który jednak ma dość wierną publiczność. Już prawie 1500 osób zasubskrybowało mój kanał, a ja go tak zaniedbałem, no ale tutaj o to powracam. Ważne jest, żebyście wiedzieli, że to zaniedbanie nie wynikało w zasadzie z tego, że coś negatywnego stało się w moim życiu, ale wręcz przeciwnie, dużo pozytywnych rzeczy, które postaram się tutaj skondensować i przedstawić wam w tym filmiku. Jak już wspomniałem o subskrypcjach, to chciałem Wam się pochwalić w tym temacie, że udało mi się zmonetyzować mój kanał. Jeśli ktoś nie wie, co to jest monetyzacja, to jest otrzymywanie pieniędzy z wyświetlanych reklam na Twoich filmikach YouTube'owych. Taki przywilej może otrzymać ktoś, kto otrzymał minimum 1000 subskrypcji, a także spełnia warunki. I w, tutaj w tym przypadku mojego kanału dla mnie to nie było takie oczywiste i nie było takie banalne ponieważ zastanawiałem się czy przypadkiem temat jaki poruszam czyli choroby psychiczne i jakby edukacja związana z chorobami psychicznymi czy to nie będzie należało do tych wykluczonych tematów które to w zasadzie reklamodawcy je narzucają YouTube'owi ale bardzo się cieszę że tak się nie stało i mimo że ten proces przyznawania mi tej monetyzacji trochę trwał to w końcu ją dostałem i na większości moich filmików ona funkcjonuje z czego się bardzo cieszę bo to znaczy że YouTube nie stygmatyzuje. Jak teraz spojrzałem na YouTube'a, właśnie aż się zdziwiłem, że to aż 10 miesięcy temu nagrałem ostatni filmik o tych bardzo negatywnych doświadczeniach z przeszłości, które miałem. Ale jak już wspomniałem, na początku w moim życiu wydarzyło się wiele dobrego. W wielkim skrócie. Rzuciłem studia, zacząłem uczyć się na własną rękę, szukałem pracy we Włoszech, nie znalazłem. Wróciłem do Polski, znalazłem tu pracę i już od ponad pół roku pracuję na pełny etat w bardzo fajnej firmie. Mam kochającą partnerkę, którą również ja bardzo kocham, a także staram się kontynuować różne moje pasje i sportowe wyzwania w ramach wolnego czasu. Które, jak macie ochotę podejrzeć, możecie spojrzeć na moim Instagramie, który gdzieś tam umieszczę link. I chyba ważna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, z wami się podzielić, to to, że udało mi się przezwyciężyć chyba najważniejszy i najbardziej doświadczający mi. Skutek uboczny moich leków, czyli tą nadmierną senność, o której wspominałem tam w jednym z pierwszych moich filmików. I teraz jakby udowodniłem sobie, już mając ten tryb pracy taki regularnej, że mam dość duże potrzeby spania, ale że spokojnie mogę się zamknąć w przedziale od 7 do 9 godzin i być wyspanym, aktywnym na tyle, żeby spokojnie móc wykonywać wszystkie obowiązki w mojej pracy. Więc jakby udowodniłem sobie, co też jakby sugerował mi mój psychiatra wcześniej, nie powiedział tego, ale udowodniłem sobie to, że ten problem miał w dużej mierze podłoże psychologiczne, a nie psychiatryczne. Czyli że po prostu moim własnym nastawieniem jestem w stanie się zmotywować, żeby się zerwać rano z łóżka i aktywnie zacząć dzień. Mimo, że czasem wciąż mam z tym problemy i czasem przychodzę trochę później do pracy, muszę zostać dłużej potem, ale w każdym razie. Na pewno to jest coś, co my na tych lekach, nawet tych psychotropowych, jak, jak te, te, które ja biorę, czyli olanzapina, jesteśmy w stanie funkcjonować i, i mieć normalne życie. I teraz chyba z tego się cieszę najbardziej, że jakby jestem na to dowodem, że na tych minimalnych dawkach można po prostu mieć życie. Nie lubię tego słowa: normalnej osoby. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy normalni. Albo wszyscy jesteśmy nienormalni. Zależy z której strony na to spojrzeć. I jeszcze pamiętacie mój ostatni filmik pod człowiek. To chciałem wam powiedzieć, że dostałem pismo z policji, które w zasadzie było odpowiedzią na moją skargę. Jeden z widzów polecił mi, żebym złożył taką, że w zasadzie powiedział mi, że jest taka możliwość, bo te sprawy się nie przedawniają i można, można się do nich skarżyć. I dostałem... Uzasadnienie oczywiście na moją niekorzyść, a na korzyść policji, że wszystko co zrobiła policja było zasadne. Nie wykluczam, że nagram jeszcze wideo z komentarzem do tego co tu otrzymałem. A co więcej, napiszę artykuł na moim blogu, którego serdecznie polecam odwiedzać, bo uważam, że ma naprawdę dużo wartościowych treści pisanych, które nie są tak popularne jak te YouTube'owe. Zachęcam spojrzeć na ostatni artykuł też już sprzed dobrych, z dobrego kawału czasu, bystrość i intelekt na psychotropach, które mam nadzieję, że mogą Was zmotywować do tego, że faktycznie nie jest tak źle i nie jesteśmy tak różni od innych. Jeszcze wracając do tej senności, zauważyłem, że moje koleżanki z pracy i koledzy tak samo mają problemy z, z byciem zmęczonym. To nie jest tak, że jesteśmy bardzo różni, biorąc te leki. Powiedziałbym, że mamy mało utrudnienia, ale na przykład mamy też czasem benefity, bo tak jak niektórzy cierpią na bezsenność, tak leki psychotropowe mogą nam dać po prostu solidny, dobry sen, który pomaga nam się zregenerować. Skoro oglądasz ten filmik, bardzo prawdopodobne, że sam zmagasz się z chorobą psychiczną albo ktoś z twoich bliskich jej doświadcza czy doświadczył. I teraz nie chcę zabrzmieć jak jakiś taki coach, ale taka myśl, która mi przyszła jeszcze, żeby powiedzieć na koniec w tym filmiku, to to, żeby Spróbować zmienić swoją perspektywę, żeby nie być ofiarą w chorobie psychicznej, a raczej traktować ją jako wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. I życzę Wam, żeby w tym wyzwaniu wszystko szło Wam jak najlepiej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia obiecuję szybciej niż ostatnim razem.